Opowieść, którą chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić, dotyczyć będzie jednej bohaterki, jednej autorki, Olgi Tokarczuk. Wiele za tym przemawia, bo od ładnych kilkunastu lat Olga Tokarczuk znana jest już kulturą i państwom europejskim. Od momentu, kiedy otrzymała Nagrodę Bookera, jest już znana w kręgu anglojęzycznym, a od momentu, kiedy została laureatką Nagrody Nobla, stała się obywatelką świata. Ale w sytuacji, w której wiele przemawia za tym, by jakiegoś autora prezentować, należy zastanowić się i chociażby krótko o tym wspomnieć, że istnieje tutaj pewne ryzyko. Wynika ono z prostej dysproporcji, a mianowicie nie chciałbym nikogo zanudzać, więc opowieść moja będzie w miarę krótka, liczyć będzie pół godziny, a tymczasem mamy przed sobą twórczość, która składa się z kilkunastu książek. Gdybyśmy liczyli w miarę prosto, to pozycji powieściowych i zbiorów opowiadań w tej twórczości jest już 13, a do tego należałoby dodać, o czym mało kto pamięta, debiutancki tomik poetycki Olgi Tokarczuk, opublikowany w 1989 roku. Tomik zatytułowany Miasto w lustrach. Olga Tokarczuk nie wraca do tych wierszy, nie wspomina o nich, nikomu nie pozwala dokonywać ich reedycji. I myślę, że jest w tym pewien trop, któremu warto będzie za chwilę poświęcić nieco więcej uwagi. A zatem z jednej strony niewiele czasu, z drugiej strony wiele książek. Zaczynajmy. Sądzę, że od dawna już Oldze Tokarczuk należy się jakaś mikrosynteza, jakaś przymiarka do uporządkowania jej twórczości. To właśnie chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować. Wydaje mi się, z chęcią podkreśliłbym mocno to słowo, to wyrażenie, wydaje mi się, że jej twórczość dzieli się zasadniczo na trzy etapy. Etap pierwszy obejmuje wczesne jej książki, a więc Podróż ludzi księgi, to debiutancka w jej dorobku powieść. Dalej Prawiek i inne czasy, powieść zatytułowana E.E. To są inicjały głównej bohaterki Erny Elsner, a zatem E.E. oraz na zakończenie tego pierwszego etapu i otwarcie drugiego niesłychanie istotna książka Dom dzienny, dom nocny. Ten pierwszy etap to etap, który stoi pod znakiem poznania i tożsamości. Są to z punktu widzenia autora problemy, wyzwania, zagadnienia o charakterze technicznym, gatunkowym, kompozycyjnym, stylistycznym. Z punktu widzenia bohaterów natomiast w gruncie rzeczy mamy do czynienia nie mniej niż z fascynacjami, a może nawet i z obsesjami. Dlatego właśnie pozwalam sobie wykorzystać te dwa terminy, poznanie i tożsamość, w charakterze hasła głównego, tytułu dla pierwszego etapu twórczości Olgi Tokarczuk, bo kiedy przyjrzymy się książkom z tego czasu, mniej więcej zatem z dekady lat 90., to zauważymy, że właściwie w każdej opowieści konstruowanej przez Olgę Tokarczuk akcja toczy się, krąży, wiruje właśnie wokół tych dwóch spraw, to znaczy poznania i tożsamości. To poznanie bywa czasem niesłychanie proste, dziecięce. Zaczyna się od pytania, co to jest? To pytanie, które dziecko zadaje dorosłemu, chcąc się dowiedzieć, czym dana rzecz jest. Sprawy zaczynają być poważniejsze, kiedy dziecko dojrzewa, dorasta, staje się osobą dorosłą i nadal zadaje to samo pytanie, zataczając szerszy krąg, a więc odnosząc to pytanie do ludzi, rzeczy, świata. Co to jest?
czym jest ta rzeczywistość, w której my funkcjonujemy. Kto ją poukładał, kto ją zakomponował, według jakich reguł ona funkcjonuje. Czy może być inny świat? W tym zestawie pytań coraz silniej wybija się na plan równorzędny w stosunku do kwestii poznania tożsamość. Ponieważ z każdą kolejną książką bohaterowie Olgi Tokarczuk coraz pełniej zdają sobie sprawę z tego, że pytanie o to, czym jest świat, co to jest, z konieczności pociąga za sobą pytanie o to, a kto pyta? Kim jesteś ty, który pytasz? Bohater zatem musi odpowiedzieć sobie na jedno z tych dwóch pytań, aby znaleźć odpowiedź na pytanie sąsiednie. Nie ma możliwości rozwiązania zagadki rzeczywistości bez odpowiedzi na pytania, kim jestem, i nie ma odpowiedzi na pytanie, kim jestem, bez zrozumienia, w jakim świecie funkcjonujesz. Zaczęło się wszystko bardzo prosto, czy też w miarę prosto, od powieści Podróż Ludzi Księgi, która jest pastiszem powieści historyczno-przygodowej, historyczno-awanturniczo-przygodowej. Powiedziałem pastisz. To termin teoretyczno-literacki, w gruncie rzeczy, jak sądzę, wszystkim świetnie znany, chociaż niekoniecznie wszyscy ci, którzy go znają, wiedzą, że go znają. Pastisz to przeróbka pewnego wzorca gatunkowego, takiego na przykład jak romans, powieść sensacyjna, powieść detektywistyczna, horror. Przeróbka dokonywana po to, by powiedzieć coś więcej. Sam schemat fabularny powieści sensacyjnej, romansu, powieści detektywistycznej, sam schemat jest również bardzo ważny. Łatwo sobie to uświadomić, kiedy przypomnimy sobie, że jedną z najgłośniejszych powieści światowych lat 80. jest Imię Róży Umberto Eco. A więc właśnie doskonały, wspaniały pastisz powieści detektywistycznej. Umberto Eco rozsiał w swojej narracji bardzo wiele sygnałów, poczynając od imienia i nazwiska głównego bohatera, czyli mnicha Wilhelma de Baskerville. To nazwisko Baskerville jest dla znawców prozy Artura Conan Doyle'a, twórcy, założyciela prozy detektywistycznej w kulturze europejskiej, jest nazwiskiem świetnie znanym, wywołującym właśnie odpowiednią postawę czytelniczą. Na marginesie można powiedzieć, przy okazji omawiania debiutanckiej powieści Olgi Tokarczuk Podróż Ludzi Księgi, na marginesie można powiedzieć, że lata 90. w polskiej literaturze, a może nawet i w literaturze środkowoeuropejskiej, stoją pod znakiem pastiszu i pastiszowania. Pisarze szukali sposobu nawiązania komunikacji z odbiorcą w nowej rzeczywistości, w nowej sytuacji, w zmienionych warunkach politycznych, ekonomicznych, kulturowych. A żeby to porozumienie nawiązać, wyciągali niejako w kierunku czytelnika pomocną dłoń, to znaczy podsuwali mu trop, który informował czytelnika, że to, co będzie opowieścią, jest mu w jakiejś mierze znane. Nie jak chodzi o konkretną zawartość tej narracji, ale właśnie jak chodzi o pewien schemat fabularny. Była to swego rodzaju kładka, most, na którym spotykali się pisarz i odbiorca w warunkach zakłóconej komunikacji, a więc takich warunkach, z jakimi mieliśmy do czynienia w latach 90. Istota Podróży Ludzi Księgi, istota fabularna tej powieści, to wyprawa dość przypadkowej grupki osób, wyprawa podjęta w celu odnalezienia tajemniczej księgi. Księgi, która ma wyjaśniać wszystko. Księgi, która byłaby swego rodzaju alfą i omegą, Biblią, byłaby księgą tajemną i zarazem księgą, która w tajemniczonym odpowie na wszystkie najważniejsze pytania. W trakcie podróży kolejni uczestnicy wyprawy odpadają,
A trzeba sobie jeszcze tutaj dodać, że rzecz ta dzieje się w XVI-wiecznej Europie, w czasie wojen religijnych, a więc w czasach ogromnego niepokoju, a więc na kolejnych etapach wyprawy poszukiwawczej kolejni uczestnicy odpadają, najczęściej w tragicznych, dramatycznych, sensacyjnych okolicznościach, tak że do samego końca, do księgi dociera służący, młody chłopak o imieniu Gosz, który odnajduje księgę, ale o czym informuje nas narrator, Gosz jest niepiśmienny, jest analfabetą, a zatem księga w jego ręku jest po prostu przedmiotem, może ładnym, może wartościowym, może ozdobnym, zabytkowym, ale z całą pewnością do niego ta księga nie przemówi. Tutaj, jak sądzę, mamy właśnie do czynienia z owym momentem, w którym Olga Tokarczuk sama doszła do wniosku, iż poznanie potrafi być obsesją, obsesją prowadzącą niekoniecznie do celu, ale zarazem, jeśli owa obsesja poznawcza, nakierowana na rzeczywistość, nie zostanie sprzężona, połączona z zainteresowaniem samym sobą, to wówczas nic z niej nie wyjdzie. Tak można traktować jako dopisywanie kolejnych wątków, rozwijanie związku pomiędzy jednym i drugim, to znaczy pomiędzy poznaniem i tożsamością w kolejnych książkach. Ale w książkach tych, a więc w powieści EE, powieści Prawie jak i inne czasy i wreszcie kulminacji tych dwóch problemów, czyli w książce zatytułowanej Dom dzienny, dom nocny, to dodawanie kolejnych spraw odbywa się już na zasadzie pewnego podejrzenia albo stowarzyszeniem pewnego podejrzenia, które mówi, że nie istnieje gotowa wiedza, gotowa postać rzeczywistości, pewien ostateczny, niezmienny kształt świata, który mógłby się bohaterowi przedstawić w odpowiedzi na jego dramatyczne, dręczące, obsesyjne pytanie, czym to jest. Dochodzimy zatem w prozie Olgi Tokarczuk, dzięki jej powieściom, do takiego oto momentu, kiedy te dwa problemy, poznawczy i tożsamościowy, nagle zyskują na dramatyzmie, ale tracą w pewnym sensie na ważności, ponieważ bohaterowi zaczyna się zdawać, bohater zaczyna sobie uświadamiać, że odpowiedź na to pierwsze i drugie pytanie jest odpowiedzią zmienną. Jak sądzę, najpełniejszy wyraz dała temu Olga Tokarczuk we wspaniałej, dla wielu najważniejszej w jej twórczości książce, to znaczy książce Dom dzienny, dom nocny. Celowo nie nazywam jej powieścią, ponieważ to nie jest powieść. Właściwym określeniem dla niej powinien być termin sylwa, to znaczy mieszanka, miszmasz, misceláneum. Ponieważ jest w tej książce, są w tej książce i biograficzne, autobiograficzne wynurzenia samej autorki i nadesłane przez czytelników opowieści o ich snach, ale także i podzielone na osobne cząstki wątki, które snują się przez całą tę książkę. Z całą pewnością zatem nie jest to powieść, ale niewątpliwie mamy również tutaj do czynienia ze sporym udziałem fikcji i fikcjonalności. To w tej właśnie książce niektórzy bohaterowie w konfrontacji ze światem dochodzą do wniosku, że prawda nie tylko jest ruchoma, ale również, że ruchoma być powinna. W tym właśnie momencie, jak sądzę, warto na moment, warto dodać, że Olga Tokarczuk jest heretyczką, a może nawet należałoby stwierdzić, że to gdzieś pomiędzy
powieścią Prawiek i inne czasy z 1996 oraz książką Dom dzienny, dom nocny z roku 1998 rodzi się heretyczka. W największym uproszczeniu, ale też do pewnego stopnia i nadmiernym, można by powiedzieć, że Olga Tokarczuk jest wyznania gnostyckiego. Gnoza była herezją towarzyszącą chrześcijaństwu od III-IV wieku naszej ery. Była jedną z najpoważniejszych konkurentek chrześcijaństwa. Dystansując się od ortodoksji chrześcijańskiej bardzo wyraźnie na podstawie kilku mocnych różnic. Gnoza przede wszystkim nie uznaje rzeczywistości za dzieło dobre i dzieło dobrego Boga. A więc świat został stworzony według gnostyków przez złego demiurga i jest to świat zły. To dwa fundamentalne twierdzenia, które stawiają gnozę w opozycji do chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo mówi, że Bóg stworzył świat z niczego i dzieło jego było dobre. Gnoza ponadto w związku z tym orzeczeniem, że rzeczywistość, świat jest zły, nakazuje swoim wyznawcom dystansowanie się od świata. Tutaj pojawia się pewien bardzo niebezpieczny aspekt gnostycki, który wyraża się właśnie w nakazywanym wyznawcom gnozy utrzymywaniu dystansu, utrzymywaniu izolacji w stosunku do rzeczywistości. Prawdziwy gnostyk powinien ograniczać do minimum dotykanie świata. Niektóre sekty gnostyckie wyciągały z tego wniosek, iż należy wstrzymać prokreację. Nie należy płodzić dzieci, ponieważ sprowadzać na ten świat dzieci to po prostu pomnażać zło, pomnażać cierpienie. Olga Tokarczuk w kontekście tego, co powiedziałem, jest heretyczką herezji. To znaczy z całą pewnością odnajdziemy w niej ciekawe, trwałe, powtarzające się, perseverujące, powracające i zmieniane wątki gnostyckie, a zarazem odchodzi ona od gnozy w punkcie niesłychanie istotnym. Co prawda, w jej książkach nie brakuje bardzo mocnego i wyrazistego przekonania, że świat jest niedoskonały, świat jest zły i to jest przeświadczenie albo krytyczne w stosunku do chrześcijaństwa, albo zgoła antychrześcijańskie. Ale dodaje do tego Olga Tokarczuk dwa kolejne punkty, które czynią ją właśnie heretyczką herezji, to znaczy kimś, kto odszedłszy od chrześcijaństwa, równocześnie nie pozostaje wierny gnozie. Sądzi ona mianowicie, tak można stwierdzić na podstawie jej książek, sądzi ona mianowicie, że świat jest niedoskonały, ale zarazem nie jest zakończony. W tym sensie można by powiedzieć, że dla Olgi Tokarczuk nadal trwa, można to powiedzieć na podstawie wszystkich jej książek, nadal trwa szósty dzień stworzenia. To, co chrześcijaństwo uznaje za ostatni dzień stworzenia, po którym Pan Bóg odpoczywał, ponieważ jego dzieło było dobre. Dla Olgi Tokarczuk jest dniem, który nadal trwa, a zatem nadal wszystko jest, znajduje się na etapie tworzenia i zmieniania. To jest zarazem antychrześcijańskie, ale już i nie gnostyckie, antygnostyckie. Co więcej, Olga Tokarczuk przyznaje swoim bohaterom coraz większą rolę w aktywnym uczestniczeniu w owym tworzeniu świata. Jest to dzieło, które wykonują oni na miarę swoich możliwości. Nie trzeba sobie od razu wyobrażać kogoś, kto wypiętrza górę, stwarza w ciągu jednego dnia drzewo, powołuje do życia jezioro czy morze. Jeżeli sobie uświadomimy, że ten pierwszy etap stoi pod znakiem poznania i tożsamości, to pierwszym podstawowym aktem
partycypacji w rzeczywistości, która będzie go zmieniała, jest aktywne poznawanie. A więc poznawanie, które wypróbowuje rozmaite perspektywy. Na przykład, co się odsłoni twoim oczom, pytają się bohaterowie prozy Olgi Tokarczuk, jeżeli spróbujesz wyobrazić sobie, że nie jesteś tym, kim jesteś. Że jesteś na przykład innym człowiekiem, albo jesteś zwierzęciem, owadem, ptakiem. Zobaczysz wówczas zupełnie inny świat. Kiedy wrócisz do siebie, będziesz mógł działać na rzecz takiego świata, w którym te dwie, te trzy różnogatunkowe istoty mogą zamieszkać. Posłuchajcie państwo krótkiego fragmentu z książki Dom dzienny, dom nocny. Śniło mi się, że jestem czystym patrzeniem, czystym wzrokiem i nie mam ciała ani imienia. Tkwię wysoko nad doliną, w jakimś nieokreślonym punkcie, z którego widzę wszystko lub prawie wszystko. Poruszam się w tym patrzeniu, ale pozostaję w miejscu. To raczej widziany świat poddaje mi się, kiedy na niego patrzę. Przysuwa się i odsuwa tak, że mogę zobaczyć wszystko naraz albo tylko najdrobniejsze szczegóły. A zatem można być, można wyobrazić sobie, że się jest ptakiem, zwierzęciem, innym człowiekiem, ale można także spróbować wyobrazić sobie, że jest się jednym tylko zmysłem. Zmysłem słuchu, zmysłem wzroku. Co wtedy się stanie? Co wtedy się stanie ze światem? Tak jak powiedziałem, książka Dom dzienny, dom nocny jest zarazem wspaniałym podsumowaniem pierwszego etapu i otwarciem etapu następnego. Właściwą kartą, którą Olga Tokarczuk położyła na stół, by powiedzieć, coś się zmieniło, teraz już piszę inaczej, inaczej nieco patrzę na świat, wiem już rzeczy, których wcześniej nie wiedziałam. Otóż taką kartą była zdumiewająca zupełnie w jej dorobku, jak do tej pory jedyna interpretacja, rozbudowana interpretacja innego dzieła. Książka zatytułowana Lalka i Perła, opublikowana w 2001 roku, dotyczy jednego z kanonicznych dzieł polskiej literatury, powieści Bolesława Prusa, zatytułowanej właśnie Lalka. Jest to powieść w polskiej kulturze, będąca czymś w rodzaju dzieła założycielskiego, fundamentalnego polskiego mieszczaństwa, polskiego kapitalizmu, polskiej nowoczesności. Nie da się zrozumieć polskich problemów z wiekiem XIX, ale zarazem nie da się zrozumieć pewnych pomysłów na rozwiązanie tych problemów bez przeczytania, przemyślenia powieści Bolesława Prusa zatytułowanej Lalka. Olga Tokarczuk wymyśliła sobie pewną ideę, pewien koncept, który pozwolił jej bardzo wiele problemów dotyczących kapitalizmu, nowoczesności, mieszczaństwa ominąć. Skupiła się natomiast na interpretacji gnostyckiej. Potraktowała głównego bohatera jako bohatera fabuły gnostyckiej, a więc bohatera, który dąży przede wszystkim do poznania. Gnosis to właśnie poznanie. Wszystkie przygody zatem Olga Tokarczuk zrekonfigurowała i wyszedł jej kapitalny, niesłychanie inspirujący, szanowany przez znawców literatury XIX-wiecznej esej. Esej, którym posługują się nauczyciele w szkołach średnich, ale także i wykładowcy na uniwersytetach. Te dwie książki, Dom dzienny, dom nocny oraz Lalka i Perła, wyznaczają, jak sądzę, właśnie moment przełomowy, przejście od etapu pierwszego, stojącego pod znakiem poznania i tożsamości, do etapu drugiego, stojącego pod znakiem tożsamości i więzi. Wcześniej już wspomniałem o tym, że to w gruncie rzeczy w domu dziennym, domu nocnym bohaterowie odkrywają, że aktywne poznanie, a więc poznanie ze zmiennych punktów widzenia, ze zmiennych perspektyw, nawet ze zmiennych gatunkowo pozycji, wiąże się nie tylko z kwestią tożsamości, ale również i z kwestią
udziału w zmienianiu świata. Nie zmienia się tego świata tylko i wyłącznie dla siebie, ponieważ poznało się go, bohaterowie go poznają z własnej i cudzej perspektywy. Z perspektywy konkretnego człowieka, ale także i abstrakcyjnego punktu widzenia. W grę zatem zaczyna wchodzić cierpienie. Bohaterowie rozpoznają świat jako zły, jako niedoskonały. Świat, który w dalszym ciągu jest stwarzany, ponieważ tylko to daje im nadzieję, że będzie można cokolwiek zmienić w ich złej kondycji. Coraz więcej bohaterów w prozie Olgi Tokarczuk w tym drugim etapie to ludzie, którzy z różnych powodów cierpią. Cierpią dlatego najczęściej, że nie przystają do tego, co zwykłe, codzienne, normalne, przeciętne. Nie chodzi o to, że są wybitni i w związku z tym prześladowani. Raczej chodzi o to, że nie mieszczą się w tym, czego społeczeństwo, każde społeczeństwo pilnuje, a mianowicie nie mieszczą się w normalności, bo są nieco inni. Dotyczy to na przykład kobiety w społeczeństwie silnie patriarchalnym. Kobieta w społeczeństwie silnie patriarchalnym nie czuje się najlepiej. Jest bowiem przymuszana do wyboru takich ról życiowych, które nie odpowiadają jej samej. Odpowiadają za to patriarchatowi. Źle będzie się czuł człowiek o odmiennej tożsamości seksualnej w świecie silnie pilnującym heteronormatywności. Homoseksualista, lesbijka, ale także i człowiek, który nie chce po prostu wybrać swojej tożsamości seksualnej. Biseksualista, aseksualista, człowiek, który sam nie wie, jak chciałby kochać, a chciałby poznać przedmioty, obiekty swojej miłości. Wszyscy oni będą się w takim społeczeństwie heteronormatywnym czuli nie najlepiej albo zgoła fatalnie. Będą przymuszani do tego, by się dostosowali do normy i będą karani za uparte trwanie przy swoim odstępstwie. Najpełniejszym wykazem takich postaci o bardzo różnej odmienności, a więc taka parada odmieńców, pojawiła się w zbiorze opowiadań zatytułowanym Gra na wielu bębenkach. I znowu przez licznych czytelników jest to książka uważana za jedną z ważniejszych, czy najważniejszych dla tego drugiego etapu. Co opowiadanie, to mamy tam do czynienia z inną perspektywą, inną sytuacją, innymi realiami. Ale niektóre z tych opowiadań są po prostu kapitalne ze względu na umiejętność Olgi Tokarczuk do dziwienia się światu i wysnuwania opowieści z owego zdumienia. Tak, aby na samym końcu jakiegoś opowiadania to czytelnik został wprawiony w zdumienie. Co jest istotą owego zdumienia, jest nią uświadomienie sobie przez czytelnika, że rzeczywiście tak może być. Już nie tylko tak mogłoby być. Tak może być, to znaczy może się zdarzyć tak, że na samotnej wyspie mężczyzna w wyniku katastrofy statku morskiego znajdzie się sam z niemowlęciem. I pod wpływem presji owej sytuacji nagle z jego piersi zacznie płynąć mleko. Tym, którzy uważają, że jest to kompletnie niemożliwe, warto przypomnieć, że w gospodarstwach przydomowych, wiejskich, od setek lat znano coś takiego, co nazywa się rozdojeniem kozła, a więc właśnie przekształceniem męskiego osobnika, kozy, męskiej kozy, w kozę, która daje mleko. Olga Tokarczuk opowiedziała o takim właśnie wydarzeniu, między innymi po to, by pokazać nam, czym jest owo przejście od poznania i tożsamości do tożsamości i więzi.
Człowiek, o którym mowa, bohater, o którym mowa, ten skazany na to, by opiekować się niemowlęciem, wcale nie chciał poznać tej rzeczywistości. Nie było tak istotne zatem z punktu widzenia epistemologii to, co się stało. On się przed tym bronił, ale to się stało, ponieważ starał się ze wszystkich sił pomóc owemu dziecku, zaopiekować się nim, uratować jakoś je, a ponieważ wyspa nie stwarzała żadnych warunków do znalezienia pokarmu dla niemowlęcia, wobec tego natura niejako popchnęła jego ciało, czy wymusiła na jego ciele takie właśnie rozwiązanie. Podobne gesty solidarnościowe decydują o radykalnej zmianie, która następuje w życiu bohaterów na tym etapie. Zobaczymy to w książce, w cyklu opowiadań zatytułowanym Ostatnie historie, ale także i w bardzo dziwnej narracji Anna In w Grobowcach świata, która wydaje mi się książką najpełniej wyjaśniającą skrajne konsekwencje owego powiązania tożsamości z solidarnością, czy tożsamości z więzią. Jest to bowiem powieść o tym, że ktoś może zdecydować się w imię solidarności nawet na rezygnację z własnej nieśmiertelności. Może chcieć, może być gotowym do rezygnacji z własnej boskości na rzecz zachowania solidarności z innymi. I tak oto przechodzimy do trzeciego etapu, a mianowicie etapu, który stoi pod znakiem solidarności i prawa. Pozwolę sobie przypomnieć. Etap pierwszy, mniej więcej lata 90., stoi pod znakiem poznania i tożsamości. Etap drugi stoi pod znakiem tożsamości i więzi, albo tożsamości i solidarności. Etap trzeci, mniej więcej druga dekada XXI wieku, a więc książki Prowadź swój pług przez kości umarłych, Moment niedźwiedzia, to zbiór esejów, oraz najbardziej znana w dorobku Olgi Tokarczuk powieść zatytułowana Księgi Jakubowe. To jest etap, który stoi pod znakiem solidarności i prawa. Sygnałem informującym o tym, że coś się zmienia w twórczości Olgi Tokarczuk, jest tutaj powieść Prowadź swój pług przez kości umarłych, powieść, która jest pastiszem konwencji sensacyjno-detektywistycznej, a więc konwencji, w której jest mowa o zbrodni i śledztwie w poszukiwaniu sprawcy. Olga Tokarczuk kapitalnie wykorzystała tę konwencję literacką po to, aby pokazać nam granice solidarności, gdzie kończy się solidarność. W powieści tej główna bohaterka wymierzając sprawiedliwość ludziom szczególnie okrutnym w stosunku do zwierząt, ludziom zabijającym zwierzęta, dręczącym zwierzęta. Główna bohaterka, wymierzając im sprawiedliwość, zaczyna od podróży przez instytucje związane z prawem. I od każdej z tych instytucji, a więc od policji, sądu, sędziego, prokuratora, dowiaduje się, że los zwierząt nie pozostaje w gestii naszego prawa. Jest on w gruncie rzeczy prawu obojętny. Jeżeli jesteś właścicielem jakiegoś zwierzęcia, to do pewnego stopnia możesz zrobić z nim to, co ci się żywnie podoba. Zwierzę to rzecz, zwierzę to własność. Granice solidarności okazują się zatem granicami prawa. Tam, gdzie solidarność nie może już działać, gdzie nie można pomóc zwierzęciu, rozpoczyna się wyprawa bohaterki w imię innego prawa. Aby zmienić to prawo, bohaterka musi w dwojakim sensie przed nim stanąć. I znowu, to bycie przed prawem najpełniej, najwspanialej zostało przez Olgę Tokarczuk rozpisane w ogromnej 1000 stron liczącej powieści zatytułowanej Księgi Jakubowe. Co to znaczy, że na tym etapie twórczości bohater Olgi Tokarczuk znajduje się przed prawem? Oznacza to dwie rzeczy. Jest przed prawem, ponieważ wykroczył przeciwko istniejącemu prawu, złamał je, naruszył. Bardzo często w opowieści o
Jakubie, z powieści Księgi Jakubowe, a więc z opowieści o Jakubie Franku, dowiadujemy się o niecnych, bezecnych czynach, jakich ten człowiek się dopuszczał. Były to albo występki przeciwko obyczajowi, albo występki przeciwko prawu. To nie był człowiek godny podziwu, pochwały, naśladowania. Ale o to właśnie chodzi, że w tradycji, do której Jakub Frank się odwoływał, albo też jeszcze ściślej w religii, którą chciał stworzyć, wyznawców obowiązywało pogwałcenie prawa po to, aby mogło zaistnieć, mogło pojawić się prawo nowe. We wszystkich kulturach świata odnajdujemy takich bohaterów, których nazywa się odmieńcami. W kulturze rosyjskiej to tak zwany jurodiwy. W kulturze wczesnoeuropejskiej to właśnie odmieniec. Są to ludzie, którzy wykonują wszystko na opak. Bardzo często również wchodząc w konflikt z prawem. Po to jednak, jak powiedziałem, aby możliwe było stworzenie nowego prawa, sprawiedliwszego, aby możliwe było założenie, skonstruowanie nowego świata, takiego świata, w którym będzie można zamieszkać. I tak oto w pewnym sensie, raczej drogą spiralną niż po kole, Olga Tokarczuk nawiązuje do tego, o czym pisała na wczesnym etapie swojej twórczości. Ponieważ na żadnym z tych etapów ona nie gubi poszczególnych wątków. Wszędzie pojawiają się do samego końca, do dziś w jej książkach bohaterowie zafascynowani, obsesyjnie przywiązani do problemu poznania. Wszędzie pojawiają się w jej książkach bohaterowie, którzy zadają sobie pytanie o to, kim jestem, czy mógłbym być kimś innym, dlaczego jest mi niewygodnie w mojej własnej skórze. Jak to zrobić, abym mógł być kimś innym? Czy mógłbym być na przykład kobietą, chociaż urodziłem się mężczyzną? Czy mógłbym zostać zwierzęciem, chociaż urodziłem się człowiekiem? Żadna z tych fascynacji czy obsesji nie znika z twórczości Olgi Tokarczuk. To, o czym mówiłem, to kwestia pewnego rodzaju dominacji, zwiększającej się siły, wyrazistości, która poprzednie fascynacje i wątki główne spycha na plan drugi. Ale tak jak stwierdziłem, na tym etapie trzecim, na tym, któremu patronują przede wszystkim Solidarność i Prawo, zbiegają się ścieżki z poprzednich książek, ponieważ okazuje się, że aktywne zaangażowanie w rzeczywistość w imię niesienia pomocy komukolwiek, czy to będzie zwierzę, czy to będzie drugi człowiek, czy to będzie krewny, czy to będzie obcy człowiek, czy to będzie las, czy to będzie woda. Próba aktywnego współistnienia z konieczności wiąże się z częściową rezygnacją z własnej tożsamości. Nie mogę być konwencjonalnym człowiekiem, jeśli chcę uznać, że współistnieje z lasem, jeziorem, drzewem, zwierzęciem, drugim człowiekiem. Muszę niejako zrobić w sobie samym trochę miejsca, aby wszedł we mnie ten drugi ktoś, ta druga istota. Żeby zatem móc odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, trzeba zgodzić się, aby w odpowiedzi na to pytanie brała udział cała rzeczywistość. A na to można się zgodzić. Mówię to oczywiście z punktu widzenia prozy Olgi Tokarczuk. Na to można się zgodzić tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będzie można ten świat ustawicznie zmieniać. Ostatnia książka Olgi Tokarczuk, najnowsza książka Olgi Tokarczuk, to zbiór opowiadań zatytułowany Opowiadania bizarne. I ta książka sygnalizuje, tak mi się wydaje, nowy etap. Razem z Olgą Tokarczuk, razem z jej bohaterami, razem z jej opowieściami wkraczamy w etap, na którym najbardziej autorkę będzie pociągał związek pomiędzy prawem i religią. Zasygnalizowały to już Księgi Jakubowe, a dalszego ciągu jestem, mam nadzieję, równie jak Państwo, ogromnie ciekaw. Dziękuję bardzo.